Dzień dobry, dzień dobry. U nas mała zmiana klimatu. Kto poznaje z tyłu stare kąty? Tak, jesteśmy w Holandii. Witam się z Wami serdecznie w poniedziałkowy poranek. Jeszcze trochę nieobudzona. Przyjechaliśmy do Holandii na tydzień, bo dziewczyny mają dwutygodniowe wakacje od szkoły. Prawdopodobnie zostaniemy tu na tydzień tylko, a nie na dwa tygodnie, ale dobre i to. Chcemy pozałatwiać tutaj trochę spraw, wiadomo, zrobić przy domu, bo nie było nas tutaj tak naprawdę od grudnia. No, jesteśmy tutaj drugi dzień, sobota, niedziela, no i teraz mamy poniedziałek, ale już nic nie nagrywałam, bo po prostu totalnie nic się nie działo. Zobaczcie, jakie cudne. Wczoraj mój mąż kupił w sklepie. Jak Holandia, to i tulipanki muszą być. Tego jeszcze nie grali, śnieg z deszczem normalnie zaczął padać. Ile? Pół godziny temu nagrywałam te poprzednie klipy i normalnie świeciło słońce. No pada! Ja nie mogę. A w ogóle jak wczoraj na Instagramie wrzuciłam Wam, że jestem, wczoraj albo przedwczoraj chyba, że jesteśmy tutaj w Holandii, to posypały się pytania, czy przyjechaliśmy po resztę rzeczy, czy już na stałe się z Holandii wyprowadzamy i tak dalej, i tak dalej. Nie. Przyjechaliśmy tylko poogarniać to, co mamy do ogarnięcia. Myślimy też o, słuchajcie, o wymianie pieca gazowego. Nasz jeszcze działa, ale nie działa tak, jak powinien. I tak naprawdę już od kilku miesięcy się do tego przymierzamy, ale przez lockdowny, wirusy i obecną sytuację cały czas jakoś tak to przekładaliśmy na później, na później, na później. No i stwierdziliśmy, że teraz mamy tydzień. Jakbyśmy dzisiaj jest poniedziałek, zadzwonili do jakiejś firmy zajmującej się wymianą piecy gazowych, no to może przez tydzień uda się to ogarnąć. Zobaczymy. Matko, ale sypią wielkie płaty śniegu. Aż wierzyć mi się nie chce. Ale wracając do tematu, nie przyjechaliśmy zabierać wszystkich naszych rzeczy, wszystkich naszych gratów. Dziewczyny mają wolne od szkoły, wolne dwa tygodnie, więc stwierdziliśmy, że to jest fajna okazja do tego, żeby po prostu tu przyjechać, ogarnąć. Wiecie, jak dom stoi tyle czasu pusty, no to trzeba i roślinki wokół domu poogarniać, okna umyć, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj w Holandii ludzie ogólnie przykuwają bardzo dużą uwagę, żeby wkoło domu i dom, żeby to wszystko ładnie, schludnie wyglądało. Więc trzeba to zrobić. Tylko ja tak patrzę, to myślę o myciu okien, no tu za oknem śnieg sypie. No trochę słabo. A dzisiaj jeszcze idę sobie na zabieg, na włosy, na keratynowe prostowanie. Marzył mi się, słuchajcie, ten zabieg już chyba od dobrych 10 lat, ale zawsze z racji tego, że jest drogi, to tak myślałam, a dobra, mogę prostować prostownicą i w ogóle. No a teraz stwierdziłam, że dobra, pójdę, sprawdzę, jak to będzie wyglądało na moich włosach, czy będę zadowolona, czy nie będę zadowolona. No, póki sobie nie zrobię, to się nie przekonam. Więc tak, dzisiaj idę, gdzie matka ma wychodne i idę zrobić coś dla siebie. Się bałam, wiecie, jak Gabruś opanuje te schody, one są takie dość strome, ale Gabruś to sobie świetnie radzi. No chodź, idziemy do góry. Radzę sobie świetnie, no jasne. Jestem dzielny chłopak, nie? No normalnie zima w pełni, aż się wierzyć nie chce. W Holandii tak rzadko pada śnieg, a my tu mamy po środek kwietnia. I ja dziękuję. Jesteśmy w Tilburgu, lecę do fryzjera, także widzimy się już po. Jestem już z powrotem w domku, po zabiegu, włosy są
takie przyjemne, takie gładkie, ale fryzjerka powiedziała mi, że nie mogę ich myć przez 2 dni po tej keratynie. No i nie mogę używać też takich szamponów, odżywek typowo drogeryjnych, tylko właśnie, wiecie, preparaty bez parabenów, SLS-ów i tak dalej, i tak dalej. I kupiłam sobie od razu, będąc już tam u fryzjera, zestaw szampon i odżywkę, właśnie, które są przeznaczone do włosów po keratynie. Także no, zobaczę, jak będą wyglądały za 2 dni po umyciu, bo na razie efekt bardzo mi się podoba, mam tylko podcięte końcówki delikatnie, no ale włosy są takie gładziutkie, takie przyjemne w dotyku, mięciutkie. No, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało za 2 dni. Dobra, ja tu gadu, ale idę chyba zamówić jakieś jedzenie, bo już jestem bardzo, bardzo głodna. I dziewczyny z pokoju obok mnie wołały i mówią: mama, jak wyglądasz, bo jeszcze mnie nie widziały, więc idę im się pokazać. Dzień dobry, dnia następnego. Zobaczcie, mrozik, wszystko oszronione. Chyba ostatnie przymrozki w tym roku, a przynajmniej mam taką nadzieję. Wcześniej raniutko, ja wstałam, maleństwo wstało, maleństwo ogląda baję. Stwierdziłam, że polecę szybko się ogarnąć. Zobaczcie, na drugi dzień te włosy wyglądają tak. No, są takie, jakby zaczęły się przetłuszczać, takie dość ciężkie, ale przy tym są bardzo miękkie, bardzo takie elastyczne i widać, że takie odżywione dobrze, nie? Że jutro będę mogła wymyć głowę, no to jestem ciekawa, jak to będzie, jaki będzie efekt, ale to pewnie pokażę Wam już w kolejnym vlogu, bo już dostaję na Instagramie zapytania, kiedy będzie vlog, że czekacie, co jest niesamowicie miłe, no ale fakt, była długa przerwa na kanale. I chciałabym tego vloga opublikować jeszcze dzisiaj, dlatego od rana wzięłam aparat i dogrywam dalszą część. Także no póki co z włosów jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy przede wszystkim, jak długo ten efekt będzie się utrzymywał, no i jak one będą wyglądały po myciu. Dobra, a teraz jeszcze ogarniam się do końca i lecę na dół do malucha. W ogóle powiem Wam, że jak się pobędzie trochę na takim malucieńkim mieszkanku, jakie my wynajmujemy tam, to tutaj teraz te, ojej, widać mnie? To tutaj teraz te 100 metrów wydaje się ogromnym pałacem. Czekajcie, usiądę inaczej, bo jestem pod słońce i nie będzie to dobrze wyglądało. I co się w ogóle u nas działo? Słuchajcie, jak mnie nie było, może od tego zacznę, bo przerwa była faktycznie dość długa. A więc tak, dziewczyny mają wakacje, ponieważ skończył im się semestr szkolny, który skończyły z wyróżnieniem, więc jestem bardzo, bardzo dumna. To raz. Dwa, po raz kolejny nie wyszło nam z wynajmem większego mieszkania. Tamto oglądaliśmy jako pierwsi, wszystko niby pięknie, ładnie. Ale myśmy chcieli je wynająć chyba od 5 maja, a inni ludzie, którzy później je oglądali, zdeklarowali się, że mogą je wynająć chyba od 16 kwietnia. Więc właściciel zdecydował, że wynajmie, wiadomo, tym, którzy chcą wynająć szybciej, no bo wiadomo, szybciej kasa, nie? Kasa się musi zgadzać. No trudno, nie udało się. Przez jakiś czas byłam naprawdę już tym przybita i straciłam w ogóle nadzieję, że uda nam się cokolwiek wynająć, no ale zobaczymy, co to będzie. Wrócimy tam, będziemy dalej działać w tym temacie. Póki co nie chcę nawet o tym myśleć, bo potrzebowałam nawet tego wyjazdu, potrzebowałam takiej zmiany środowiska, właśnie żeby przestać o tym myśleć, nie wpędzać się w te takie negatywne myślenie, bo wiadomo, to nikomu nie służy. No. Jeszcze tutaj z Holandii na pewno nagram przynajmniej jednego vloga. Te pierwsze dni, słuchajcie, spędziliśmy no, z takim słodkim nic nie robieniu, po prostu cieszeniu się domem, nie? Z tym, że robiłam takie rzeczy bardzo przyziemne, jak, nie wiem, pozamiatanie w ogródku, czy umycie okien tutaj na dole, więc no, nie za bardzo było co nagrywać, o czym nagrywać. Wczoraj byłam tego fryzjera. Na ten tydzień mamy jeszcze trochę planów, nie wiem, zobaczymy, bo wczoraj rozmawiałam z moim mężem i co do tego pieca nawet też nie jesteśmy przekonani i chyba jednak zabierzemy się za ten temat dopiero latem, że wiecie, to wszystko jest takie, o,
Chciałam jechać jeszcze do Primarka na zakupy, szczególnie tutaj z myślą o maluchu, kupić mu trochę takich bawełnianych, zwykłych koszulek na lato, takich tańszych, takich wiecie, na podwórko, bo on ma już trochę kupionych, ale takie ładniejsze, jakieś tam wyjściowe czy coś, abym chciała, żeby miał takie zwykłe, najzwyklejsze po prostu, które nie będzie żal, wiecie, nawet wyrzucić, jak gdzieś się tam ubrudzi i tak dalej. I tak samo jeszcze kilka par krótkich spodenek. Tylko że tutaj w Holandii jest coś takiego, że żeby pójść, sklepy są ogólnie otwarte, można iść, zrobić zakupy, ale trzeba się jakby zapisać, umówić wizytę przez internet i wtedy macie jakiś tam określony czas na te zakupy i tak dalej. I w związku z tym, że mnie tutaj no, dość długo nie było, no to nie wiem dokładnie jak to działa wszystko i w ogóle, więc muszę się najpierw zorientować, a później być może pojadę na te zakupy, tylko nie wiem czy dzisiaj, czy w dniach następnych. Jak będę jechać, to pewnie też będę jeszcze Wam nagrywać, więc możecie się spodziewać właśnie vloga albo może holu zakupowego właśnie z Primarka. Tymczasem ja już kończę, bo maleństwo mnie wzywa, czas robić w ogóle śniadanko, bo tu jest wcześniej rano. O, jeszcze chciałam Wam pokazać, widzicie tu zegar na ścianie, poodpadały nam, jak nas nie było, te wskazówki wyznaczające godzinę i wpadły gdzieś za sofę. Muszę je odnaleźć, bo i żeby je przykleić w ogóle. Dobra, ale już dość gadania. Dziękuję serdecznie za oglądanie i co, mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach. Jak się Wam podobało, możecie zostawić łapki w górę. Jak jesteście nowi na moim kanale, to oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji. Nagrywamy głównie vlogi skupiające się nie tyle co na tylko życiu codziennym, ale też jest trochę o emigracji. Także serdecznie Was zapraszam do śledzenia mnie w mediach społecznościowych, tutaj i na Instagramie. I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buźka, pa!